Jak Bartek zaczął mówić, to aż mi serce zabiło mocno, bo od wczoraj taka myśl chodzi za mną. Zaczęłam jakby nas obserwować, jak Artur nauczał, bo byłam tylko wczoraj na jednym nauczaniu. I widziałam jakby też również niestety swoje reakcje, że tylko jakiś hałas z tyłu i wiecie, 80% głów, co tam się dzieje, no nie? I cały czas coś się wydarzyło i wszyscy, deszcz plunął, wszyscy na deszcz. I cały czas mi Duch mówił, że przypominał ten fragment właśnie o tym oddzieleniu, że musi być takie przesianie też jakby zarówno wśród ludzi, że niektórzy odejdą, niektórzy zostaną, ale też w nas, takie przepriorytetyzowanie, trudne słowo. I cały czas przychodził mi ten fragment z Księgi Sędziów o Gedeonie, że zebrał armię, żeby wybawić lud, ale z pewnych powodów miał przesiać tą armię, że było ich za dużo. Kazał tym, którzy się boją, wrócić do domu. I wtedy jeszcze zabrał ich nad wodę i kazał im się napić wody. Zaprowadził więc lud nad wodę, a Pan rzekł do Gedeona. Wszystkich, którzy będą chłeptać językiem, podobnie jak pies, pozostawisz po jednej stronie. A tych wszystkich, którzy przy piciu uklękną, pozostawisz po drugiej stronie. Liczba tych, którzy chłeptali z ręki podnoszonej do ust, wynosiła 300 mężów. Wszyscy inni pijąc zginali kolana. Rzekł wówczas Pan do Gedeona. Przy pomocy tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę językiem, wybawię was i w ręce twoje wydam Madianitów. Wszyscy inni mężowie niech wracają do siebie. Czułam, że nie umiem nad swoją głową zapanować, ale bardzo chciałam wczoraj, nawet w takiej prostej rzeczy, skupiać się tylko na tym, co mówi do mnie Artur. Nie chciałam, żeby jakaś burza, jakiś ruch człowieka, dziecka, uśmiech mojego męża, żeby to mnie w ogóle rozpraszało. I zobaczyłam, jaka to jest ważna rzecz. Ale właśnie tak się musimy jakby przesiać w sobie i też pogodzić się z tym, że są osoby, które nie dadzą rady tak. My ich jakby obronimy, będziemy tą armią, my za nich wywalczymy pewne rzeczy, ale oni nie dadzą rady tak walczyć. I miałam taką wizję Michała, ale powiem ją teraz, bo myślę, że to stanowi pewien wzór, jak funkcjonować. Dzisiaj na uwielbieniu widziałam Michała Korgola w koronie. Był jakby był królem i była już wygrana bitwa, było pole bitwy i wszyscy już jakby się cieszyli, zwyciężyliśmy, ale Michał chodził cały we krwi i dobijał jeszcze wroga, jeszcze dobijał i on był zapracowany i zrozumiałam, co to znaczy być synem swojego ojca, który jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Michał zaczął tę wojnę, wiecie, jako król, ale on ją kończył. Oni już wracali do domu wszyscy, oni się cieszyli, już do żony, do dzieci, a on dobijał, był cały we krwi, cały.